Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym filmem, w sumie takim lifestyle'owym, ale w innej scenerii, w której jeszcze nigdy Wam tutaj nie pokazywałam tego części mojego pokoju w filmiku, oprócz room touru oczywiście. W każdym razie w tle widzicie moje biurko z komputerem i to może oznaczać tylko jedno, że będzie to filmik o YouTubie. Znalazłam fajny tag pod tytułem Wyznania YouTubowiczki. Już taki filmik kiedyś nagrywałam, tylko z tego co pamiętam były inne pytania, więc wiecie, takie odświeżenie. A no właśnie, i z jakiej ja to okazji nagrywam taki filmik, co? Dzisiaj jest 18 maja 2015 roku. I niektórzy z Was mogą wiedzieć, że dokładnie rok temu, 18 maja 2014 roku dodałam mój pierwszy filmik na kanale... Czemu ciągle tak? Dodałam mój pierwszy filmik na kanale Rysia98, czyli na tym kanale, na którym się obecnie znajdujemy. Także jestem tutaj rok. Ja sobie będę tutaj czytała z komputera pytania, więc pierwsze pytanie to ile już jesteś na YouTubie? Jestem jako widz około 4 lat myślę, czyli mogłam mieć wtedy około 13 lat, kiedy zaczęłam oglądać YouTube'a, tak mi się wydaje, a jako vlogerka jestem na YouTubie od lat 2,5. Może 3 nawet, tak. Wydaje mi się, że od 3 lat, czyli od 2011 roku pamiętam doskonale swój pierwszy filmik, którego już nie ma na tym kanale. Nawet nie ma tego kanału. Tak. Ja jestem na YouTubie już 3 lata jednak. To nie było tak, że nagrywałam cały czas przez 3 lata, bo przez pewne sytuacje po prostu przestałam nagrywać na chyba rok. Potem coś nagrywałam przez miesiąc i to było takie, wiecie, nagrywanie, że nie nagrywanie. Także dlatego powstał kolejny kanał Rysia98, na którym już tutaj poświęcam się w 100% i regularnie dodaję dla Was te filmy, przynajmniej się staram. Drugie pytanie, jak myślisz, kiedy przestaniesz nagrywać? I to pytanie jest dla mnie trochę dziwne, no bo ja nie wiem, kiedy ja przestanę nagrywać. Przestanę nagrywać po prostu wtedy, kiedy już stwierdzę, że okej, zrobiłam to, co chciałam, bo jak na razie to YouTube jest moją pasją i ogólnie interesuje mnie nagrywanie, edytowanie, to jest dla mnie super sprawa. Kręciłam się w ten temat naprawdę strasznie, ja lubię o tym czytać, lubię oglądać właśnie takie filmy, jak ktoś, nie wiem, montuje na przykład jakieś filmiki, nie wiem, dla kogoś może to się wydawać dziwne i nudne, ale ja naprawdę lubię coś takiego oglądać, także dla mnie teraz ciężko jest powiedzieć, kiedy przestanę nagrywać. Ja jestem tutaj dla Was na tym kanale od roku, jak na razie nie zamierzam sobie stąd iść, także jeszcze się mnie nie pozbędziecie. Trzecie pytanie, najlepsza rzecz na YouTubie, no to tutaj zdecydowanie będą takie znajomości YouTubeowe. Na YouTubie naprawdę można poznać wielu super ludzi, czy to widzów, czy innych vlogerów, którzy są naprawdę niesamowici i myślę, że to jest chyba ta najfajniejsza rzecz. Z tych takich lepszych na YouTubie można zaliczyć też coś takiego, że YouTube po prostu teraz przebija telewizję. Już teraz wszyscy oglądają YouTube'a i coraz mniej osób ogląda w ogóle telewizję. Fajną rzeczą na YouTubie jest to, że można się z niego naprawdę bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. Jest tutaj naprawdę masa filmików, czy to instruktażowych, modowych, makijażowych, lifestyle'owych, z vlogami, kucharskich, nie wiem, jak naprawić telewizor, cokolwiek. Naprawdę na YouTubie znajdziecie wszystko i tutaj jest wszystko, naprawdę. YouTube jest wielką kopalnią inspiracji, pomysłów i też różnych takich instruktaży, jak daną rzecz zrobić, także to jest naprawdę bardzo pomocne i ja uwielbiam za to YouTube'a właśnie. Czwarte pytanie, najgorsza rzecz na YouTube i co robisz, aby to zmienić? Przepraszam, że tak tyłem się, ale muszę te pytanie przeczytać. I myślę, że tutaj nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że najgorszą rzeczą na YouTubie jest hejt i ogólnie hejterzy. Ja jako tako jeszcze na moim kanale no w sumie nie miałam takiego hejtera, może jedna osoba tam coś napisała, ale to nie, jakoś się tym nie przejęłam. A, to był chyba pod filmikiem, który jest najpopularniejszy na moim kanale i to jest haul z przyborami do szkoły, który nagrywałam już pół roku temu. Jakaś dziewczyna napisała, że czy ten filmik był nagrywany kalkulatorem, czy tam mikrofalówką, a ja odpisałam, że tak, że jej, także pozdrawiam cię. I co robię, żeby to zmienić? No ja właściwie nie robię nic szczególnego. Nie hejtuję, to po pierwsze. Nie hejtuję ludzi, bo wiem jak inni na przykład vlogerzy mogą się czuć, bo sama siedzę w tym temacie. Nie wiadomo kto siedzi po drugiej stronie komputera i kto pisze Wam te wszystkie obraźliwe komentarze na Wasz temat. Także nie powinniśmy się tym przejmować, bo po prostu ci ludzie mają ze sobą problem. I czasami jest też tak, że jeśli jest jakiś znany, bardzo znany vloger, vlogerka, który ma już, nie wiem, 100 tysięcy widzów czy więcej, to po prostu ludzie mu zazdroszczą i dlatego piszą takie komentarze. Prosta sprawa. Pytanie numer 5. Ile zdjęć do miniaturek robisz? Więc ja ogólnie mam problem z miniaturkami taki, że ja zawsze o nich zapominam. Mój patent na niezapominanie o miniaturkach jest taki, żeby po prostu zrobić zdjęcia przed nagraniem filmiku, bo kiedy ja już nagram ten filmik, schowam sprzęt, tutaj wszystko poskładam,
przypomina mi się nagle, że miałam zrobić miniaturki i wtedy to się najczęściej kończy screenshotem, kiedy edytuję filmik. Jeśli chodzi tak, jak już robię te miniaturki aparatem normalnie, to nie robię ich w sumie dużo, znaczy zależy od tego, jak wyglądają moje włosy, moja twarz i w ogóle jak to się tam wszystko komponuje, jak to mniej więcej wszystko wygląda, ale tak mniej więcej robię około 10 zdjęć i wtedy wybieram po prostu, które jest według mnie najlepsze i tyle. Pytanie numer 6. Jaki youtuber najbardziej ci się podoba? I tutaj powiem tak. Może powiem o moich ulubionych po prostu youtuberach czy youtuberkach, których jest ogrom, bo ja oglądam bardzo dużo ludzi, bardzo dużo youtuberów i youtuberek, także z polskich dziewczyn, może powiem, to zdecydowanie Angelika Little Monster, którą oglądam praktycznie od początku jej kanału, na pewno Saruska, lubię Love and Great Shoes, dziewczyny właśnie, Call Me Blondie, kogo tam jeszcze, Alice Vlog Channel, Glam Paula, Cornela 55. I teraz tak myślę, no nie wiem, nie pamiętam, jakie jeszcze tak bardzo lubię oglądać, ale na pewno jest ich dużo więcej niż teraz, co teraz wymieniłam dziewczyny. Jeśli chodzi o chłopaków z polskich, to w sumie nie oglądam ich zbyt wielu i na pewno będzie to Rezi, bo to nie wygląda Reziego. Po drugie, abstrahuję, to jest mój kolejny must have, uwielbiam tą całą trójkę świrów. A jeśli chodzi o zagranicznego YouTube'a, no to z amerykańskich to będzie na pewno Bethany Mota, którą każdy zna. Będzie to Ava Alan, Alicia Marie. A z brytyjskich oczywiście Zoella, której książka leży tutaj sobie w tle. Nie wiem, ja bardzo dużo oglądam YouTube'a i tutaj tak mi ciężko teraz powiedzieć tak na żywca, ale naprawdę oglądam bardzo dużo kanałów i jeśli chcecie zobaczyć, kogo oglądam, to wejdźcie sobie na mój kanał i w zakładkę kanały, tam będą wszystkie moje subskrypcje, będziecie mogli sobie zobaczyć wszystkich, których oglądam. 7. Kto jest na twojej liście osób, z którymi chciałabyś nagrać film? Z polskich, bo to jest bardziej realne, na pewno wybrałabym Angelika Little Monster 96, na pewno wybrałabym Saruskę, która niestety jest daleko od nas, no ale jeśli byłaby taka możliwość, to byłabym przeszczęśliwa. Na pewno Glam Paula i Alice Vlog Channel, to myślę, że to są takie cztery dziewczyny, z którymi bardzo chciałabym nagrać film. Z chłopakami oczywiście z Razi nie obraziłabym się za jakiegoś gameplaya bardzo chętnie, a z jakichś zagranicznych, no to na pewno Zoella, Bethany Mota i Ava Alan, aha, i Alicia Marie, którą też uwielbiam. Także to jest te kilka osób, nie wiem, wymieniłam może z 10, z którymi chciałabym nagrać filmik. Pytanie numer 8. Co masz na sobie od pasa w dół? I tutaj chyba chodzi o to, jak co mam na dole, kiedy nagrywam. Także dzisiaj was tutaj zaskoczę w sumie, bo dzisiaj mam zwykłe spodnie. O, widać, tak. Mam dzisiaj zwykłe jeansy, ale czasami, no dobra, nie oszukujmy się, zawsze praktycznie, kiedy nagrywam, to wygląda mniej więcej tak. Myślę, że nie jest dla was żadne zaskoczenie, bo większość vlogerów tak nagrywa, ale wy o tym nie wiecie, bo wiecie, góra, tutaj wszystko ładnie, a na dole piżama. Bo tak jest po prostu najwygodniej, no. No rozumiecie. Pytanie numer 9. Ile czasu zajmuje ci do momentu, kiedy naciśniesz przycisk nagrywaj? Więc mi w sumie to nie zajmuje jakoś dużo czasu, to wszystko zależy od tego, czy moje włosy wyglądają mniej więcej ok. Dzisiaj jest tak w sumie, powiedziałabym, średnio, jednak miałam taką wenę do nagrywania i po prostu muszę się wam wygadać. Do nagrywania też nie używam żadnych lamp, żadnego oświetlenia, tutaj jestem, działam po prostu z naturalnym światłem, kombinuję. Jedyne, co muszę rozstawić, to jest statyw. I to jest wszystko. I tak to jeszcze ewentualnie tam się muszę przebrać. Także takie delikatne poprawki, myślę, że to jest 5 minut, 10, to już naprawdę maks, to jest zdecydowanie maks. Pytanie numer 10. Co myślisz o społeczności i kulturze na YouTube? Także jak już powiedziałam wam w którymś poprzednim pytaniu, to myślę, że społeczność na YouTube jest naprawdę cudowna, że są tutaj mega ludzie, że są naprawdę wspaniali i oni mają coś do powiedzenia tutaj. Nie boją się wstawić czegoś do internetu, nie boją się, wiecie, krytyki, która czasami bywa naprawdę duża. Ogólnie tak nie chciałabym wszystkich wsadzać do jednej kategorii, no bo każdy na YouTubie jest inny, każdy jest tutaj indywidualnością mniej więcej. Każdy stara się być sobą, przekazać widzom taką osobę, jaką się jest. Także społeczność na YouTubie jest naprawdę cudowna i ja nie wiem, co ja bym robiła
w weekend czy też w tygodniu, gdybym nie miała do oglądania żadnych filmików tych osób, także dla mnie to jest coś cudownego, kiedy wchodzę sobie w moje subskrypcje, a tam jest 20 filmików, bo wtedy mam co robić. Pytanie numer 11. Jaki jest sekret udanego kanału na YouTube? No i tutaj ja Wam niestety przy tym pytaniu nie odpowiem. Obecnie na moim kanale jest 409 osób, także to jest dla mnie naprawdę super wielka liczba i ja się w życiu nie spodziewałam, że 409 osób będzie chciało mnie oglądać. Także ja się z tego naprawdę powodu bardzo cieszę, bo to jest bardzo blisko mojej wymarzonej liczby 500 widzów, 500 to już jest, tak wiecie, zaczyna się robić duża, konkretna liczba. Wiem, że dla kogoś to może być długo, bo nagrywam rok i mam tylko 400 tam iluś widzów. Wiecie, no subskrypcje nie są najważniejsze i te wszystkie jakieś liczby, które Wam widzowie nabijają, to nie jest najważniejsze. Dla mnie liczy się tutaj przede wszystkim pasja. Ja się chcę w tym rozwijać, chcę popracować nad tym, właśnie nad kręceniem tych filmów, nad mówieniem do kamery, bo kiedyś miałam z tym naprawdę duży problem i nie umiałam się kompletnie wysłowić ciągle Wiem, że teraz też czasami mówię jednak wiecie, taka jest potrzeba człowieka po prostu, kiedy nie wie się za bardzo co już dalej mówić, to się mówi Pytanie numer 12. Ostatnie, kogo tagujesz? Więc tutaj konkretnie nie wiem, kogo będę tagować. Może zatagowałabym KTX, Last Dream. Nie wiem, może te dwie dziewczyny, ale jeśli Wy macie kanał na YouTubie, to zachęcam Was właśnie do nakręcenia takiego filmiku. Koniecznie mi napiszcie, jeśli taki filmik nagracie, to ja z chęcią właśnie taką Waszą odpowiedź na te pytania zobaczę. Okej, także to był cały tag, te wszystkie 12 pytań. Dawno już właśnie na kanale nie było żadnego tagu, także z tej okazji, że dzisiaj właśnie mija dokładnie rok, w sumie pierwsze urodziny, można nawet powiedzieć, z tego kanału Rysie98, także postanowiłam nagrać właśnie dla Was taki YouTube'owy tag, więc jeśli Wam się spodobało, to dajcie kciuka w górę, bo to naprawdę nic Was nie kosztuje, a będę widziała, czy po prostu chcecie więcej tagów i czy w ogóle taki filmik Wam przypadł do gustu i w ogóle koniecznie mi napiszcie, czy taka sceneria Wam odpowiada do nagrywania jakichś filmów, na przykład YouTube'owych, albo o, mam pomysł, teraz wpadł mi taki pomysł na szybko, że w tej scenerii mogę nagrywać dla Was tagi. Bo ostatnio w ogóle tak myślałam sobie, czy by nie ustalić jakichś konkretnych scenerii, na przykład do holi, do tagów, do jakichś ulubieńców, ogólnie, żeby wybrać takie części w moim pokoju, które byłyby przypisane do konkretnej serii. Także jeśli jesteście za, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy jesteście za, czy też przeciw, czy Wam to jest obojętne. Że tak, dziękuję za oglądanie i do następnych filmów. Pa! Okej. I różne takie, wiecie, radio. Nie, no dobra, radio to już wcześniej. Tam Wam piszę te wszystkie obraźliwe komentarze, także ty mi nie. Ale za szybko mówię. Pytanie numer 5. Ile zdjęć do miniaturek? To są właśnie osoby, z którymi chciałabym. O, komputer mi zgadza. 8. Co masz na sobie od pasa? Znowu kupnęłam.